napastnicy mieli wtargnąć do budynku, są uzbrojeni i mieli wziąć zakładników. Na miejsce zostały skierowane, oprócz oczywiście policji, Państwowa Straż Pożarna, pogotowie, Straż Graniczna, która dysponuje specjalistycznym oddziałem właśnie do zwalczania terroryzmu. A policja nie ma antyterrorystów? Oczywiście, że policja ma oddziały antyterrorystyczne, jednakże najbliższy pododdział antyterrorystyczny stacjonuje w Krakowie. Dlatego z uwagi na odległość i czas, który jest niezbędny, aby podjąć szybkie działania, podjęto decyzję o tym, aby do działań użyć właśnie pododdział Straży Granicznej. Bo mogę nie do końca wiedzieć, co się dzieje. Nie mieliśmy informacji, kto to jest, czy to są cudzoziemcy, czy to są rodzime jednostki. Natomiast informacja została przekazana przez dyżurnego Komendy Policji Miejskiej w Nowym Sączu o tym, że budynek został opanowany przez terrorystów i że w budynku znajdują się zakładnicy. Z uwagi na to, że Karpacki Ośrodek Wsparcia Straży Granicznej posiada specjalną jednostkę, Wydział Zabezpieczenia Działań, która realizuje właśnie zadania związane z antyterroryzmem, jest specjalistycznie przeszkolona i posiada odpowiedni sprzęt, dlatego zostały siły tego wydziału skierowane do zneutralizowania tego niebezpieczeństwa i odbicia zakładników i oczywiście zatrzymania wszystkich osób, które dopuściły się tego przestępczego czynu. Na szczęście to tylko ćwiczenia, jakie zarządził Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego w Nowym Sączu. Ćwiczenia w ogóle odbywają się w sytuacji kryzysowej, więc mamy ogólnie napiętą sytuację na terenie powiatu. I scenariusz ćwiczeń przewidywał, że do urzędu gminy wtargnęli jakieś osoby, które wzięły zakładników, stąd w pierwszej fazie działań praca służb tutaj, zarówno policji, jak i Karpackiego Ośrodka Wsparcia. W wyniku działań podejmowanych przez tę służbę były osoby poszkodowane, powstał pożar, więc najpierw gasiliśmy ten pożar i ewakuowaliśmy osoby poszkodowane ze strefy pożaru i udzielaliśmy im pomocy wspólnie z innymi tutaj formacjami, które były obecne na miejscu ćwiczenia. W drugiej części osoby, które targnęły do urzędu gminy, część oddaliła się samochodem, więc tutaj czynności rozpoznawcze, pościgowe. Co najmniej dwa razy w roku przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego organizowane są takie ćwiczenia. Są one przede wszystkim organizowane po to, aby współpracować ze wszystkimi służbami i skoordynować przede wszystkim tą współpracę. Dzięki takiej koordynacji każda ze służb może później na spokojnie zobaczyć, czy ich działania w praktyce zostały przeprowadzone w sposób właściwy i profesjonalny. Przez kilkanaście ładnych lat ta jednostka się rozwijała, były specjalne nakłady finansowe na to, żeby wyszkolić naszych funkcjonariuszy i wyposażyć ich w odpowiedni sprzęt. Nigdy jeszcze w realnych warunkach nie mieli okazji brać udziału, natomiast co roku, praktycznie kilka razy w roku ćwiczą tego typu czynności na wypadek faktycznie zaistnienia takiej sytuacji.